Witam wszystkich. Dzisiaj kolejne szybkie danie, chociaż ono szybkie wcale nie jest. Tym razem smak Indii. W takim fajnym opakowaniu. Soczewica, pomidory, curry, groszek, chili, przyprawy. Ma być to czas przygotowania 15 minut. Są tutaj dwie porcje. Mało pikantne, więc pewnie trzeba będzie chili dodać. A indyjskie powinno być raczej pikantne. Pikantniejsze, przynajmniej w średnim stopniu albo mocnym. Mamy tu źródło błonnika pokarmowego i białka, źródło żelaza, wersja dla wegan, naturalne składniki. Całość waży 216 gramów. Jedna porcja ma 396 kilokalorii, czyli całkiem nieźle. Jak na danie bezmięsne. Do jednej porcji potrzebujemy też 250 ml wody. Gotujemy przez około 10 minut, później odstawiamy na 5 minut i gotowe. Czyli trochę czasu nam to zajmie. Co mamy dokładnie tutaj w składzie? Soczewica czerwona, suszone pomidory w płatkach, suszona marchew w kawałkach, suszona cebula w płatkach, suszony czosnek w płatkach, groszek liofilizowany, sól morska jodowana, czosnek mielony, mieszanka przypraw curry, suszony korzeń pietruszki w kawałkach, kmin rzymski, mielony, kolendra mielona, cynamon mielony, pieprz czarny mielony, kozie radka mielona, papryka chili mielona. Skład bardzo długi, ale za to bez konserwantów i innego syfu. Czyli wszystko jak najbardziej w porządku. Wyprodukowana przez jakąś tam firmę w Polsce. Tu mamy podane, co z jakich krajów pochodzi, jeśli nas to interesuje. Szkoda, że takie danie nie jest jako jedna porcja, albo na przykład w środku są dwie saszetki. Łatwo po prostu to podzielić, a nie producent zmusza nie, żebym sobie sam dzielił, albo robił po prostu dla dwóch osób takie coś. No to taki jakby, powiedzmy, mały minus. Tak to wygląda w środku. No i żeby to ładnie, równo podzielić. Do tego trzeba jeszcze dodać oczywiście trochę oleju. No i mniej więcej połowę tutaj nasypać. Powinno być chyba wszystko. Odpalamy kuchenkę. I chwilę podprażamy to, co żeśmy wsypali. No niby to trzeba mieszać z 30 sekund. Ja nie chcę, żeby mi się to wszystko przypaliło i przykleiło. Według mnie nie jest to konieczne, chociaż jakieś lepsze aromaty z tych przypraw się wydobędą wtedy. Bo o to głównie chodzi.
No i jako, że ja nie jestem wegetarianinem, to przed zakończeniem dodam sobie trochę wieprzowiny. Aby było jeszcze więcej kaloryczności i było to jeszcze smaczniejsze. Tak się prezentuje gotowe danie. Bardzo fajnie się to wszystko zagęściło. No i wszystko zmiękło. Sam zapach zachęca do zjedzenia. Bardzo aromatyczne przyprawy. Jeśli ktoś lubi właśnie taką orientalną kuchnię, to sądzę, że z takiego czegoś będzie zadowolony. Bardzo wyraziste przyprawy. Praktycznie nie trzeba tutaj nic doprawiać, jeśli chodzi o własne doprawianie. Prawie, że jest tutaj wszystko, co powinno być. Prawie, bo to danie jest jak dla mnie troszeczkę zbyt mało pikantne. Powiedziałbym, że taka malutka nuta pikantności tutaj jest. Dla mnie może troszeczkę za mało. Ale dla przeciętnej osoby nie lubiącej ostrych rzeczy jak najbardziej to będzie danie w porządku. Ja sobie tylko chili dodam. Raczej dania indyjskie kojarzą się bardziej z pikantnością. Musiał oczywiście to bardzo mocno palić, no ale tak po prostu troszeczkę tego chili tu mi brakowało. Może będzie bardziej palące w tej drugiej części, co została, w drugiej porcji. Mam nadzieję jednak, że dobrze rozłożyłem wszystko na pół. Teraz jest zdecydowanie lepszy. Jak na razie to całkiem fajne dania wychodzą z tej firmy, tej marki. Tylko najlepiej jakby to było po prostu już podzielone na pojedyncze dania, a nie po prostu sprzedawane tak, żeby zrobić za jednym razem całość. Też nie zawsze musimy mieć drugą osobę do zjedzenia drugiej porcji. Jak dla mnie bardzo fajne, smakowite danie. Bez konserwantów, bardzo fajne składniki, świetne przyprawy. Sporo nawet kalorii, bez dodania mięsa. Ja tu tylko dodałem jakieś 100 gramów mięsa, więc troszeczkę tej kaloryczności wzrośnie. A oczywiście jak najbardziej takie danie można zjeść bez mięsa. I też powinno być dobre. Danie nie jest jakieś przesuszone. Trochę tam oliwy się dodało. Dosyć sporo się to zagęściło, ale jest to w miarę takie powiedzmy wilgotne. Cała woda raczej nie wyparowała i nie wsiąkła. Kolejny świetny obiad leśny. Polecam to każdemu, kto chce sobie spróbować tego typu danie. Gdzie oczywiście ja sobie to kupiłem, w jakiej cenie. Wszelkie informacje będą podane pod spodem w opisie. I to tyle w dniu dzisiejszym. Koniecznie zostaw komentarz pod filmem. Daj łapkę w górę, jeśli film się spodobał. Zasubskrybuj ten kanał, jeśli jeszcze tego nie robisz. Kliknij w dzwoneczek, aby nie ominął Ciebie żaden film. No i do następnego filmu.